Witam w omówieniu chaptera 1038 zatytułowanego Kid i Law vs Big Mom. Na okładce widzimy, że Niji i Yonji zostali złapani w taką samą książkę jak inne stworzenia w kolekcji Big Mamy. Dam wam zdjęcie, żebyście wiedzieli, o co chodzi. To nie jest taka klatka, w jakiej siedział Luffy wraz z nami. Książka stoi otwarta w Chocolo Town, obserwuje ich Oven, a Pudding stoi z boku zaniepokojona. Chapter zaczyna się bardzo epicką walką, w sumie chyba najbardziej interesującą walką na ten moment, bo dostajemy informację, co się dzieje teraz z Raizo i Fukurokuju. I Raizo jest już cały pokryty płomieniami, a Fukurokuju dopiero zaczął się palić i Raizo jest gigaczadem ogólnie. On jest cały w płomieniach i nawet nic nie powiedział. Fukurokuju próbuje go przegadać. Przestań, zginiesz! Ale Raizo utrzymuje swoją pozycję bardzo męsko i bardzo poważnie. Chyba stanie się, nie wiem, najlepszą postacią na Wano, drugi Oden, i dołączy do Słomkowych i wyruszy z nimi w przygodę. Taki kozacki teraz jest w tym momencie Raizo. No, ale tam potem jakiś tam dach spada, Jinbei, kmiotków ocalił, no, nudy. O, Chopper wrócił do swoich normalnych rozmiarów, ale stwierdził, wiecie co, super, ale no jednak się bardziej martwi Zoro. Ponieważ, no, Zoro tam dostał te lekarstwo, był cały połamany, przypominam. Bardzo dużo kości miał połamanych, był cały w bandażach, a teraz jeszcze walczył z Kingiem, a ten lek robi coś takiego, że jak skończy się jego efekt, to obrażenia będą podwojone. I przechodzimy do Zoro. Dobra, przygotujcie się na to, bo to jest mocne. Widzimy Zoro, który mówi, kim jesteś? I stoi przed nami, kurwa, śmierć. No śmierć, no wiecie, taki ziutek szkielet w płaszczu z kosą. I wiadomo, wygląda trochę jak Brook, no bo Brook to jest jednak kościotrup. I to albo może być jakiś nieśmieszny, niesmaczny prank, albo coś się odjebało, kurwa, odzie w głowie i nagle śmierć się pojawiła. Ewentualnie Zoro może mieć halucynację. Jest taki fajny komentarz niżej pod chapterem, gdzie ktoś pokazuje, że Zoro wspominał Grim Reapera, czyli śmierć, co znaczy, że w tą postać wierzy, że wie o istnieniu czegoś takiego, więc może mieć po prostu halucynację. Aczkolwiek ta scena jest i tak wybitnie śmieszna. Jak tylko czytałem spoilery do tego chaptera, oczekując nowych informacji o Zunishi, to zacząłem się po prostu śmiać, jak tylko przeczytałem opis postaci, która się pojawiła przed Zoro, a teraz widząc ją, no, to może być Brook, to może być jakiś nieśmieszny prank, ale ja mam nadzieję, że jednak to nie jest Brook i to jest coś innego, bo będzie śmiesznie, jeśli tak faktycznie. Jeśli to nie jest Brook, to moim zdaniem będzie śmieszniej niż jakiś kawał Brooka. A tuż obok Franki próbuje Zoro znaleźć, ale może się nie wyrobić. Przechodząc dalej, Izo ledwo się trzyma na nogach. Trochę tam obrażeń otrzymał. Wiadomo, pistolero, ale trochę patrzył z góry na tych kmiotów z załogi Kaido i jednak może i kmioty, ale z załogi Imperatora, więc trochę mu problemów zrobiło to. I doszło do starcia pomiędzy nimi CP0. I oni mówią, my powinniśmy cię teraz złapać za to, że jesteś członkiem, wiadomo, białobrodego załogi, ale mamy większe kłopoty na głowie, więc zignorujmy, że się widzieliśmy. Aczkolwiek Izo ich zatrzymuje i teraz mamy kolejne cięcie. Jezu, same cliffhangery w tym chapterze. Przechodzimy do Yamato. Yamato goni ten płomyk. Płomyk już prawie miał się zetknąć z bombami w zbrojowni, ale Yamato w ostatniej chwili się przemieniła w swoją formę hybrydową i użyła ataku na Mugihyoga, aby wszystko zamrozić, więc ten płomyk oczywiście nie odpalił bomb, ale zaczął topić lód. Więc Yamato zaatakowała płomyk i faktycznie mogła go jakoś uderzyć fizycznie. Ale ten płomyk nagle wystawił rękę i powiedział Orochi-sama, nie wiem co to może znaczyć, poza tym, że Kanjuro, który wiadomo z rozkazu Orochiego to zrobił, ten płomyk. No i kolejne przecięcie, kolejne cięcie do kolejnej walki, o, uwielbiamy to. Big Mom pokonała Loa i Kida, ich już bije nieprzytomnych, ona ich bije nieprzytomnych, ona się już nad nimi znęca, a załoganci i Kida i Loa ją błagają, żeby przestała. No i przestała i już miała odchodzić, bo mówi, no, jestem zmęczona, a Kaido dalej tam walczył, ona zauważyła, że to trzeba wszystko szybko zakończyć i dostajemy po raz kolejny pokazany umiejętność Krum, Anastazja,
Czemu Anastazja powiedziałem? Anastazja się powinno to mówić, czyli nakłada właśnie ten portal taki na swój miecz i znowu przebija go przez Big Mamę, ale teraz widzimy to w inny sposób. To po prostu wygląda, jakby jego miecz wydłużył się i przebił Big Mamę przez jej rękę, a potem przez jej brodę i policzek. Może załączę zdjęcie, żebyście wiedzieli, o co mi chodzi. I podobają mi się reakcje ludzi z boku, krzycząc: co? Zabił Big Mamę? No bo w końcu tak to wygląda, przebił przez nią miecz. Aczkolwiek, jak już wcześniej powiedział to jeszcze raz, te przekucie nic nie robi, w sensie żadnych obrażeń i nawet ona go tego może nawet nie poczuć. Aczkolwiek to, co przyjdzie później, jest faktycznym atakiem. I teraz używa troszkę innego ataku niż wcześniej. Shock Willy, czy może Shock Wille, nie wiem jak to przeczytać, ale no, Big Mom dostała niezłe obrażenia i aż, nie wiem czy ja to dobrze widzę, ale chyba aż jej krew z buzi poleciała, no to już mocne obrażenia. I potem wiadomo, Kid tam wstaje, ona ma tych homisów z metalu, więc on ich wszystkich przyciąga, tworzy wielkiego byka, który jest większy niż Big Mom, która się już powiększyła wcześniej swoją umiejętnością, i ją uderza. Big Mom jest zdziwiona, że Kid dalej się trzyma na nogach i zauważa jego desperację w po prostu pokonaniu jej, żeby zdobyć jej głowę w takim sensie. Aczkolwiek Kid mówi coś śmiesznego, ma wrażenie, że teraz robi to dla innego celu, gdzie uderza Big Mamę i mówią: no nie dotrzesz na dach, nawet jeśli mamy zginąć. Więc Kid przeszedł na stronę moc przyjaźni, jak widać. Zobaczył, że jeśli Big Mom pójdzie na górę i pomoże Kaido pokonać Luffy'ego, Kid się skapnął, że Luffy jest silniejszy i tylko on może teraz Kaido pokonać, więc Kid się szczaił, po której stronie powinien być i co powinien zrobić. I Big Mom dostaje niezłe baty. To jest, można nawet powiedzieć, że wyrównana walka. I to jest jedynie z powodu Law'a. Fakt, że Kid i Law utrzymują się naprzeciwko Big Mamie, jest mniej absurdalny niż fakt, że Luffy utrzymuje się naprzeciwko Kaido, ponieważ użyli swoich przebudzeń, przebudzonych mocy. Zwłaszcza Law, bo ta jego moc jest bardzo, ale to bardzo niebezpieczna w starciu z kimś, kogo nie można za bardzo od zewnątrz zaatakować. I wiadomo, Kid podkreślił, że nie ma czegoś takiego jak bycie nietykalnym i Big Mom przyjmowała już z otwartymi rękami nie jeden jego atak, więc no nie dziwi mnie to, że jest już trochę poobijana. Walczy jednak z dwoma potężnymi wrogami, mimo że ona jest silniejsza niż obaj połączeni, to oni utrzymują się jakoś. No i Law tą swoim przebudzeniem mocno to kieruje. Więc w sumie takie główne rzeczy, co się stały w tym chapterze, to jest kontynuacja walki Big Mom. Kieruje się w stronę porażki i to dosyć szybko. No i Zoro spotkał śmierć. Tyle. Tyle by było w tym chapterze, w tym omówieniu. Jeśli się wam spodobało, to możecie obejrzeć inne filmy. Jeśli wam się nie spodobało, to możecie mnie zwyzywać w komentarzach. To już nieraz widziałem. Nie zapomnijcie zostawić po sobie śladołówką w górę komentarzem i dołączyć na serwer Discord. Zapraszam serdecznie, gdzie możecie rozmawiać z innymi fanami One Piece'a. Z góry dzięki i do następnego. Słuchajcie mnie teraz bardzo uważnie. Nie dajcie się zmylić pozorom. Brook stoi z kosą. To jest Brook, ale też zauważcie, gdzie jest Robin. Robin opanowała technikę przemiany. Jeśli pamiętacie, w Naruto Zabuza dał się w ten sposób zmylić. Sasuke rzucił kunai, a ten kunai to był Naruto, więc no, tak tylko wypominam. Żegnam.